Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Jurassic World Alive. I wczoraj udało mi się wyhaczyć jednego inkubatora. Jeden inkubator, który oczywiście dostarcza nam nowy sposób rozgrywki, czyli PvE. Sposób, który do tej pory był nam nieznany. Miałem okazję go nagrać, jednak nie miałem przy sobie kamery, żeby móc to wam przedstawić bezpośrednio w danej chwili. Dlatego też widzicie gdzieś na boku właśnie całą rozgrywkę i był to chyba najniższy tier naszego PvE, naszego eventu, który będzie się pojawiał prawdopodobnie każdego dnia inny i restuje się podobnie jak właśnie nasz event z naszymi dinozaurami w parkach, czyli przy tych unikalnych pokestopach, znaczy dinostopach, wybaczcie. Mam do dyspozycji oczywiście już otwarcie spore ilości inkubatorów, dosyć ciekawych, 12-godzinny, 2x8 i 1/3. Trzeciej ósemki lub też wyższego nie udało mi się zdobyć na przestrzeni kilku dni. I pozwolę sobie oczywiście otworzyć wszystkie. Być może będziemy mieć możliwość sparapowania kilku nowych dinozaurów. Mam nadzieję, że dojdą tutaj do tych inkubatorów nowe sztuki jakieś. Mam 2 do stworzenia. 1500 parap od razu. Cudownie. To mi się podoba. Gorgosuchus, brakuje mi drugiej sztuki, która ma fuzję z nim. Ale pomijając ten fakt, tu i podoba mi się super. Kolejne 3 goldenki. Zwróćcie uwagę, że w 12 nie było goldenki. Szkoda. Super, prawie 500 do Velo. I to mi się podoba. Delta, z tego co wiem, co pisaliście mi, zmieniły się u Delty i u chyba Echo. Ataki. Z tego co to pamiętam, sprawdzę jeszcze dokładnie. Tak, Delta i Echo. Marek Dębski. Thanks. Tutaj prawo brakuje i drugi, super. Ale czemu takie małe ilości? Niech będzie. Nie będę tutaj dyskutował na ten temat odnośnie losowości naszych DNA do rzadkich dinozaurów, bo i tak są rzadkie. Delta Power Up, super, 10 level w końcu. I 2 rerki. Pyroraptor, mógł 12 level bić. I Stygimolog. Jeszcze 3-godzinny inkubator. Niekiedy właśnie z tych trójek, czy też nawet 15-minutowych badają nawet rerki. Zdarza się. Spoko. Tego to ja nawet nie parapuję, nie potrzebuję. Uteraptor. Może być. Jest rerka, jak wam mówiłem. Nie było w 12, a jest w niebieskim. Kentrozaur. I tyle. Przydałoby się teraz zawalczyć, jednak przejdźmy do stworzenia kilku i sparapowania ich. Bez kilka ciekawych okazów, tym bardziej, że napisaliście mi również o tym, że warto wprowadzić do naszego teamu Suchotatora, który dostał mega buffa do ataku i do HP, z tego co pamiętam. Jednak Stegozaur jest tutaj ważniejszy. U niego warto wydać każde tutaj pieniądze, jeśli chodzi o te zdobyte nasze coiny. Bo im wyższy level, tym większa przeżywalność, więcej HP, no i poniekąd atak. Potrafi mimo naszego obniżenia ataku przez Velo zadać potężne obrażenia. 14 level. Widziałem gości, z którymi grałem naprzeciwko, z levelem 17, więc to już jest wysoka poprzeczka. Do stworzenia mamy 2. Jeden z nowych sztuk, z nowych dinozaurów. Girafa Titan. Jego dziwnie się łapie. Jego DNA. Znośny HP, prędkość nieoszałamiająca. Pokażcie mi ataki. 3. Rampage. Przy takich obrażeniach 300 to bez szału. Tyle, że zwróćcie uwagę, obniża prędkość na 2 tury. To jest mega dobre. Przy Superiority Strike też jest bardzo dobre, bo obniża prędkość i daje shielda 50% na 1 turę. Jednak wczoraj walczyłem z jednym graczem, który miał legendę i miał niesamowitego dinozaura, który dawał mu jakby nietykalność na 2 tury. Nie pamiętam, jak się nazywał, napiszcie mi w komentarzach. Ciekawe, czy znajdziecie go. Atak, znaczy dinozaur, który ma na 2 tury nieśmiertelność. I Baryonyx. Wczoraj mi się udało go zdobyć przejazdem. I też często naprzeciwko spotykam tego dinozaura, bo ludzie go wykorzystują. W miarę okej HP, ale przy raptorach to oczywiście jest normalne. Obrażenia niczego sobie, krytyk wysoki, prędkość też okej.
Przy nim zwykle zauważyłem, że ludzie wykorzystują Ready to Crash i jakikolwiek atak nie zada, znaczy nie użyje, zadaje potężne obrażenia. Fuzja jest możliwa. To będzie jeszcze jedna. 50. Zacnie, od razu możemy stworzyć. A sądzicie, że będzie ciężej Tidory Rarkę zrobić. 1500 HP, obrażenia niczego sobie. Nie będziemy go na razie parapować ani tworzyć kolejnych leveli, bo tutaj patrzymy. No ma o tą odporność, ale przy takiej małej ilości HP to niczego nam nie zmieni. Już można użyć tych innych dinozaurów, które mają odporność, zaraz wam powiem, które. Wersja generacji drugiej i poniekąd pierwszej również ma. Ma odporność na ataki, w sensie na te debuffy. Tyle, że tutaj jak widzicie, no wersja Rare jest troszkę okrojona, jeśli chodzi o możliwości. Psychotataran, 12 level, zaryzykuje i wrzucimy go do teamu, tylko za kogo? Prawdopodobnie za naszą tutaj, naszego epika jednego. I to będzie ten kolega. Nie będzie. Zaryzykuję. Mam nadzieję, że się na tym nie przyjadę. Dobra, w naszej okolicy może będą jakieś ciekawe sztuki. Pojawiły się może. Jest jeden z tego zaur. A tu jak widzicie, mam w pobliżu dwa razy. Dwa inkubatory, które pozwolą nam na walkę PvE. Ale to widzicie, challenge complete. Także musimy czekać cały dzień, albo znaleźć jakiś unikatowy. No cóż, walka... Próbujemy stoczyć, wykorzystać po raz pierwszy Suchotatora. Na start. Velo 3 tutaj. Mamy dwa spowolnienia. Jednego raptora i jednego zabójcę. Zwykle zaczynam od zabójcy, więc teraz się nie zmieni to. Bo zwykle właśnie wybierają kolejnego zabójcę, ale on powinien wytrzymać. Powinien wytrzymać. 13 level, niski level gracza. Teraz proszę nie krytyk. Przeżył. To było dla mnie ważne. Zwykłym atakiem nie zabijemy go, więc musimy wykorzystać. Kolejny na pewno będzie szybszy dinozaur, więc zabije mi go, ale pierwsze zwycięstwo jest najważniejsze. Velo, tego się spodziewałem. Czy on użyje strajka? On użyje strajka, to jest pewne. I on przeżyje, nie będziemy, pobawmy się z nim. Bo on nas nie powinien, właśnie. Kolejny strike. Spowolnij od niego czy od niego. Niech będzie tu i z tego. Ciekawe, co on z nim zrobi. Tak. I czy go zmieni? Powinien go zmienić, dlatego ja chyba też to zrobię. Tak jest, zmieni go. On ma chyba odporność, tak, ma odporność na wszystko. Oj, nie jest zbyt ciekawie. Nie działają na niego spowolnienia, ani nic innego. Więc będziemy musieli po prostu tylko go dobić. Kolejnym atakiem. Ten powinien go dobić, świetnie. Ale on nam mimo wszystko zada potężne obrażenia. Wybornie. Teraz powinien użyć pounce'a i ja go dobiję. Na moim velo. O kurde, tego się nie spodziewałem. On nas nie zabije, ja mu dam stuna, bo on nie ma odporności. To może być ciekawe. Powiedz, że nie. Udało się, super. Stun. Jest. I teraz, cokolwiek by nie zrobił, velo padnie i ten kolega powinien paść. Nie padnie. Ale będziemy mieć pierwszeństwo, bo poniekąd i tak mamy przewagę. No dobra. On nie ma szybkości. Cokolwiek by nie zrobił, i tak użyjemy pounce'a tutaj. I wygraliśmy. Musiał się poddać. Level 16.
pierwszy na arenie ma pierwszeństwo. I złoty inkubator, świetnie. Oczywiście nie odpalam w tej chwili inkubatora, z tego względu, że może wpaść 15 i wystarczy tylko obejrzeć filmik, to teraz otworzymy. 300. Z tego co wiem, oczywiście aktualnie wszedł model naszego banowania graczy, którzy oszukiwali w grze. I jest taka sprawa, że oni to rozwiązali idealnie, banując graczy, którzy później mogą się zgłosić odnośnie możliwości resetu i zwrotu pieniędzy wydanych w grze, w zamian za to, że zaczną grać fair od samego początku. Według mnie tak samo powinno być w Pokémon GO, ale wiecie. Agresor, tutaj mamy dwa spowolnienia, jeden tank, agresor. Dobra, będzie ten. Dobije nas. Niech będzie. Żeby on wytrzymał, chociaż czekaj, bo on chyba wytrzyma kolejny atak. Tak, bo z tego co pamiętam, zmniejszyli jego obrażenia. Tak. Zmniejszyli obrażenia na Velo. Wcześniej on przy 16 levelu atakował 1800 na najwyższym ataku, a teraz zwróćcie uwagę, potrafi zniszczyć Velo just like that. On tutaj użyje strajka zwykłego. Ja zostanę przy nim. Velo go zabijemy. To mi się podoba. Mimo wszystko i tak mnie dobije. Krytyka się pozbyłem. Zapomniałem, że nie mamy Velo. Pierwszeństwa nie mamy. Bierzemy tutaj z tego. Tego się spodziewałem. Ale zwróć uwagę, pokonamy jego dwa raptory. I pytanie, czy tutaj zadam mu odpowiednie obrażenia? Matko, czemu tak? Mam tu agresora, mam spowolnienie, podoba mi się to. On nas zabije, ale naszym raptorem, bardziej tutaj zabójcą, dobijemy go. Ma spowolnienie, zostało na nim. I on nas tutaj nie urządzi. Co on tam ma? Bierzemy tego. Mimo wszystko. Ma pierwszeństwo. Proszę nie stun. O, matko jedyna. Czemu tak to się dzieje? Wszystko przeciwko mnie. Tu mnie zszokował, ale on nam spowolnienie na pałę się da, więc musimy i tak zaatakować tym atakiem. On ma w zapasie Velo, więc trzeba tu się być, po prostu trzeba być przygotowanym na to, że i tak przegramy. 16, nie zwróciłem na to uwagi. Spowolnienia nie ma, tam był kryt, porażka, no cóż, zdarza się. I wciąż nie mieliśmy w teamie naszego Suchotatora. Zastanawiające. To był poniekąd błąd, że użyliśmy innego dinozaura na sam początek, bo ten drugi mógł wykorzystać tą możliwość. If your opponent does not respond, the current match may be cancelled. Czyli wyszukało, system wyszukał gracza, ale on nie odpowiada. Więc jak to działa? Zwróć uwagę, teraz wrócił do mnie. I have no idea. Velonie, mamy ciężki team, ciężki orzech do zgryzienia. Potrzebujemy obrażeń poniekąd, ale nie tak agresywnie. Dobra, będzie ten. Tylko zmniejszę mu prędkość i trochę HP, podoba mi się to, bo wystarczy, że później tylko zużyję raz uderzy strajka, żeby rozwalić jego... Powinienem tak zrobić. Żeby rozwalić strajkiem naszego przeciwnika. Eniosuchusa. Dobrze mówię? Eniosuchusa. Stun nie dobije. A jednak.
Teraz tak, mamy pierwszeństwo, więc zaczniemy przy nim. Cokolwiek by to później nie zrobił, to i tak go dobijemy. Nawet jeżeli by wybrał Velo i obniżył nam atak, to i tak ostatnim atakiem zniszczymy go na raz. Cokolwiek teraz nie wybierze. Oła. On nam da spowolnienie, my go zabijemy. To są obrażenia wysokości 2600 bodajże. To bolało. A jednak, mogłem zauważyć szybciej to, jak to działa. Stun, czy dobicie. Stun, czyli wykorzystał jeden. On zostanie, nie zostanie, ja go zmienię. Tak się przygotował. Ej, na serio. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ma pierwszeństwo. Tutaj spowolnienie nam nic nie da. Ten go dobije i wymieni. Dobra, tak zrobimy. O ile się uda. Nie wierzę. Zostanie przy nim. Najwyżej padnie. Takiego pecha po prostu się nie spodziewałem. Powinien go dobić. Tak. Który on ma level Velo? Jest! Wcisnąłem szybciej i byłem pierwszy na arenie. Więc zawsze, chociaż zwykle jest tak, że jeżeli ten, który jest, który ma obrażenia zdane, zawsze jest tak właśnie, zwróciłem na to uwagę, że on zaczyna. Ten, który jest, ma mniej HP, ten zaczyna. Mogę się mylić, może być to tylko czysty zbieg okoliczności, ale zwróćcie uwagę przy waszych walkach, że Velo, który, jeżeli jest walka na Velo i ma ten sam level, to przeważnie jest tak, że Velo, który ma mniej HP na tym samym levelu, zaczyna walkę, w sensie rozpoczyna pierwszy swój atak. Tak to zauważyłem. Jeżeli było w waszych przypadkach inaczej, dajcie znać w komentarzach. Team OK. Jednak pierwszeństwo tutaj, pamiętajcie, mamy tutaj wobec naszego agresora. Czy zaryzykować? Mamy 3 spowalniające, 1 torpedzior. Niech będzie. Ho, ale walka będzie ekscytująca. On ma pierwszeństwo, chyba my go dobijemy. Mimo, że mamy niższy level. No dobra, ten krytyk mnie zaskoczył. Troszeczkę obraźnie mu zadamy. Teraz na spowolnienie. Pierwszeństwo. No gdyby nie krytyk. Bo przez ten krytyk on wygra. 6-5-4. Velogon nie dobije. Ma spowolnienie. Będziemy mieć pierwszeństwo. Niech będzie tym. Bo później będziemy mieć stuny i to mi da przewagę. Czemu? Pokazało nam, że mamy pierwszeństwo, jak nie mam pierwszeństwa. To mnie zaskoczyło. To mu dało małą przewagę z tego tytułu, że kolejny nosa, którego bierze, będzie szybszy mimo wszystko od nas. A ten to miał pierwszeństwo tu przed tym jeszcze. To my mu damy spowolnienie tutaj. Później stunnik na dobicie. Oby siadł. To jest większa szansa, ale mniejsze obrażenia. Cudownie. I on powinien go zmienić. Więc ja nie będę ryzykował. Właśnie. Prosimy o stunik. To było bardzo dobre posunięcie, ale nie spodziewał się, że mamy taki wysoki level i takie obrażenia. Velo. Cudownie. Będzie mieć tutaj... On musi go dobić. Na pąsie. Przeżył. I to było złe. I to było złe.
Nie damy mu wygrać. Niech będzie ten. Spowolnienie od razu. Mhm. On nas nie dobije. My damy spowolnienie. Tak jest. Oczyszczenie. Spowolnienie. I co on tam ukrywa jeszcze? Tego jestem ciekaw. Chyba niczego nie ukrywał. Proste zwycięstwo. I to mi się podoba. Niebieski? Biały. Dobra, 3 walki wygrane na 4. Możemy obejrzeć, tak jak mówiłem. Jednak nie będziemy robić tego teraz. I widzimy się w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że wam się ten podobał. Zachęcam do lajkowania, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Subskrypcja z dzwoneczkiem. I zapraszam na kolejne odcinki. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i trzymajcie się. Heja!